rozegrane w dniu dzisiejszym i zarazem ostatnie spotkanie fazy drugoligowej. To pojedynek Akropolu z Oazą Smaku. Zapraszamy Państwa na ten mecz. Drużyna Akropolu, jedno z objawień tego sezonu, będzie na pewno stwarzała niesamowite boje w rozgrywkach na drugoligowym froncie. Szybciutko składy zespołów Akropol. Słaby z dwójką Szafrański, z piątką Jasieniewski 7, Ostrowski 8, 10 Jasieniewski Ariel, 11 Ratajczak, 12 Chareński, 13 Grubich, 14 Mazur, 15 Kępiński, 16 Filnik, 18 Słupkowski, 17 Słupkowski, 18 Didyk w bramce na zmianę, albo Maciej Brandt, albo Daniel Semrał. Daniel Semrał był rok temu w drużynie Hurtowni Stali Gesta. W tym roku już zmienił drużynę. No i Oaza Smaku, 2 Łukasz Belt, 4 Michał Głazik, 5 Krzyżanowski, 10 Dziłkowski, 11 Jankowski, 20 Ciara, no i 77 Czarnowski w bramce, Adam Gural z 40. Pomarańczowo-czarne koszulki to drużyna Oazy Smaku, drużyna Akropolu na niebiesko-żółto. A przypomnijmy, że po tym spotkaniu zaczniemy wielkie emocje. Emocje związane z pierwszą ligą Coco Studio Grudziądz Team. Obydwie drużyny już są na hali, już czekają na swoje spotkanie, już czekają na to, aby się pojawić tutaj na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. No i rozegrać spotkanie między sobą. Powoli za oknami już ciemno, a więc mamy ten już zimowy, od wczoraj już możemy oficjalnie mówić, zimowy wieczór niedzielny przed świętami. Ostatnie nasze spotkanie przed świętami ze Starek z Ligą. Dla tych z Państwa, którzy no, nie usłyszeli jeszcze o tym, jakie spotkania będziemy pokazywać za tydzień, no to teraz taka malutka ściągawka po świętach, ale to może za chwilę. No i jest okazja, gol dla Akropolu, pierwsza bramka dla drużyny Akropolu, kto jej strzelcem. Patryk Słupkowski, asysta Jacka Jaśniewskiego. No i zobaczmy właśnie teraz tutaj tą kontrę. Tutaj właśnie Jaśniewski. Przepraszam, Jaśniewski zagrał wcześniej właśnie tą piłkę do Słupkowskiego. No i Słupkowski zdobywa bramkę dla swojego zespołu. No a ja wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. Ta malutka ściągawka. Piątek, bezpośrednio po świętach, 27 grudnia.
Pierwsza liga, Unisław Team Grudziądz Team, godzina 20:10. Druga liga, grupa B, Unisław Friends TV Projekt, 20:55. Sobota. Puchar Ligi, druga runda. Sobota, godzina 15:00. Puchar Ligi, druga runda, Unisław Team Eurodrup Toruń LB, Unisław Friends o godzinie 16:00. Godzina 17:00, Rafmix Stal Wit Świecie kontra Grudziądz Team, 17:50 bez Skoda Auto Grudziądz Eurodrup Toruń. Dwa mecze drużyny z Torunia w ten dzień z Unisławiem i Skodą. No i godzina 19:00, Puchar Ligi, druga runda ponownie, kokostudio.pl, SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. Pokażemy dla Państwa 5 spotkań. No i w niedzielę jesteśmy na 4 spotkaniach. Pierwszy mecz to Oaza Smaku Gresta. Będzie to o godzinie 17:10, o godzinie 18:10 Akropol kontra Kappa Team. 19:00 WSD Twoja Szkoła Ultimate Team Bydgoszcz. To mecz w ramach drugiej rundy Pucharu Ligi. Będzie to ostatni mecz tego pucharu, o ile dobrze widziałem. No nie, jeszcze te spotkanie, tak jak mówiłem, do rozegrania. Ponieważ przypomnijmy, że wcześniejsze mecze Pucharu Ligi zostały już rozegrane, a więc tak jest, to będzie oczywiście zakończenie ten mecz drużyny WSD z Ultimate Team Bydgoszcz. Wcześniej awans do trzeciej rundy uzyskała drużyna Akropolu, która wygrała 5-6 z Ekopolem. No i Grudziądz Team, którzy wygrali z bezimiennymi Grawitacją Chełmno 6-2. Więc w niedzielę po tym wielkim hicie będziemy mieli program na żywo, właśnie, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Dzisiaj wieczorem zapraszamy na program nagrany już wczoraj po tym kontrowersyjnym spotkaniu, ale mamy bramkę dla Oazy Smaku. Józef, wróćmy na chwilę do meczu, bo tutaj bramka na 1-1, bramka wyrównująca w 7 minucie, czyli 45 sekundzie, a strzelcem tej bramki Ariel Ziółkowski. Więc dzisiaj wieczorem program z Kamilem Graczykiem, SPXFT, MDD, WSG Bydgoszcz. A za tydzień będą dwa programy. Jeden nagrany, jeden na żywo, ale o tym, kto będzie naszym gościem, dowiedzą się Państwo w piątek, sobotę i niedzielę. Będziemy oczywiście o tym mówić. W niedzielę, bezpośrednio po zakończeniu naszych spotkań, transmisja programu na żywo. Więc musimy szykować się około
godziny 21:30. Losowanie trzeciej rundy Pucharu Ligi. Wylosujemy tam tylko 3 mecze. No ale będą to już na pewno bardzo ciekawe spotkania. Rzut rożny. Kolejna okazja dla Akropolu. Próbował dojść do tej piłki Krzysztof Mazur. Ona była jednak minimalnie za mocna. No ale ponownie Akropol. Od autu rozpocznie drużyna Akropolu. No i już szybciutkie wznowienie, ale niedokładne do przodu. Tam nie było nikogo, kto mógłby skierować piłkę do siatki. Kolejna okazja, no i kolejny raz piłka obroniona przez goalkeepera, w tym momencie to Maciej Brandt broni w ekipie Akropolu, Daniel Semrał na ławce. Jaka decyzja sędziego? Jest piłka po faulu dla drużyny Akropolu. Przepraszam, dla drużyny Oazy Smaku. Dla drużyny w pomarańczowych koszulkach. Mamy rzut rożny. No i jaka decyzja sędziego? Od bramki rozpocznie Maciej Brandt. No i już szybciutkie wznowienie do przodu. Trochę takiej mocniejszej gry ciałem w wykonaniu zawodników jednej i drugiej drużyny. No i mamy zatrzymanie czasu. Próbują atakować i z jednej, i z drugiej strony.
obydwa zespoły, ale w tej ostatniej fazie te akcje się mu rozbijają dobrze teraz. Akcje powrotne, możemy powiedzieć, jednej i drugiej drużyny. Mamy kolejny stały fragment gry. Kolejny rzut rożny. Dużo tych starych fragmentów gry, no i po tym stałym fragmencie padła bramka dla drużyny Akropolu. Akropol po raz kolejny wychodzi na prowadzenie. Patryk Słupkowski, druga jego bramka w dniu dzisiejszym. No i za chwilę jeszcze oczywiście zobaczymy ten stały fragment gry. Tak skozłowała, no i odbija się od dwóch zawodników, no i została zaliczona jako trafienie z Słupkowskiego. Wiesz, no, nie do końca wydaje mi się to prawdziwe. Wydawało mi się jednak, że to była bramka jednak samobójcza. Cztery minuty do zakończenia pierwszej połowy. No i po zakończeniu tej pierwszej połowy już po chwili drugie 20 minut. No i będziemy oczekiwać tego pojedynku, który, no, myślę, że większość kibiców Starej Sigi czeka z zaciekawieniem. Chociaż oczywiście wiemy, że dużą liczbę kibiców ma drużyna Akropolu. No to jednak te pojedynki pierwszoligowe. Na te pojedynki czeka się z tym zaciekawieniem. A tym pojedynkiem pierwszym będzie oczywiście Coco Studio kontra Grill Jones Team. Tak spoglądam na zegarek i myślę, że około godziny 17:40, za pół godzinki, rozpocznie się tamto spotkanie. Później mecz z Kody z SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. No i Rafming Stalwit w świecie, WSD Twoja Szkoła. Wybicie futbolówki do przodu. A więc co drużyny, jeżeli drużyna z Grudziądza i drużyna FMX-u ogląda naszą transmisję, no to ich mecz powinien zacząć się około godziny 19:20-19:30. Więc powoli zapraszamy ich już tutaj na halę.
Mecz za 2 godziny. No i teraz ładny taki moment walki z dwóch stron. No i jest żółta kartka. Sędzia wraca do sytuacji sprzed chwili. Jacek Jasieniewski ukarany żółtą kartką przez Radosława Papierowskiego. No i mamy powerplay gola, więc szybciutko. Tutaj padła bramka wyrównująca po tym, jak opuścił plac gry Jasieniewski. No i Czarnowski strzelcem tego gola. Piękne uderzenie Czarnowskiego. 2-2. Out. Niecałe 40 sekund. Do zakończenia tej pierwszej połowy. Mamy faul, mamy rzut wolny. No i kolejne dalekie wznowienie, no ale 2-2 do przerwy.
Adam, jedź samochodem.
pytanie na odpowiedź.
3-2, Akropol przegrywa na 3 minuty przed końcem tego spotkania z oazą smaku. Przypomnijmy, że jest to ostatni mecz tej fazy rozgrywek rozgrywany w dniu dzisiejszym. Kolejne spotkania to będą już mecze rozgrywane w ramach pierwszej ligi. No i już gotowi zawodnicy Grudziądz Team oraz Coco Studio. Grudziądz Team za Amadeuszem Olszewskim. Wielki powrót Ramka do Staleksligi. No i zapowiada się naprawdę niezwykle ciekawe i interesujące spotkanie. Akropol, jeżeli to spotkanie przegra, no będzie to moim zdaniem jednak sensacja. Drużyna Akropolu, która pokazuje się w Staleksidze z dobrej strony, no przegrałaby swój pierwszy mecz drugoligowy. Cóż, zobaczymy. A przypomnijmy, że bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania trzy pierwszoligowe mecze. Minuta, niecała minuta do zakończenia tego meczu. No i okazja, no ale bramkarz ekipy Akropolu sprawuje się naprawdę niezwykle dobrze. Teraz spoglądam, kto w bramce. To Daniel Semrał. Jest dwóch bramkarzy. No i to jest moim zdaniem dobra zasada, że jeden broni jedną połowę, drugi broni drugą połowę. To jest długi wykop do przodu, no i dobrze golkiper drużyny Oazy Smaku Adam Gural. 30 sekund. Taki wysoki strzał, jeszcze okazja. Strzał zablokowany, no i co teraz zrobili zawodnicy Akropolu, a konkretnie z numerem 7 Jacek Jasiniewski. Ponownie piłka do Jasieńskiego, wybita futbolówka na out, out dla drużyny Oazy Smaku. Kolejny strzał, ale z tego rzutu wolnego na 8 sekund przed końcem nic nie wynikło. Oaza Smaku ten mecz wygra. Oaza Smaku pokonuje Akropol 3-2.